słychać mi głos. Troszkę jeszcze jestem z rana nieobudzona. Kochani, zapraszam Was dzisiaj na stylizacje pastelowe w modnych zestawach pasteli na nowy sezon, lato 2022. I mam tutaj trochę kreacji. Pokażę Wam kilka stylówek, które były już wcześniej, takie przypomnienie krótkie. I pokażę Wam też całkiem nowe stylizacje. Także już teraz zapraszam Was serdecznie. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zasubskrybujcie kanał i oczywiście polubcie filmik, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby zyskiwać coraz większą rzeszę oglądających oczywiście i żeby kanał rósł. Kochani, przechodzimy już do konkretów. No to zaczynamy. Zacznę od sukienki, którą mam na sobie. Ona nie jest do końca pastelowa. To jest taki... ma element pastelowy, trochę różu, natomiast jest bardziej wyrazista, ale chcę Wam ją też pokazać ze względu na to, że no, można by ją gdzieś tam jeszcze zaliczyć, powiedzmy, do pasteli, ale nie pokazywałam się Wam w niej jeszcze, a to jest ta sukienka, którą kupiłam za 8 zł za Klikowie i ona jest, moi drodzy, marki Oasis. Jest naprawdę super, to jest bawełna i znalazłam dwie identyczne sukienki. Jedna była z fioletem, bardzo modnym w tym sezonie, ale bardziej spodobał mi się ten zestaw kolorów z tym różem. Jest taka spokojniejsza i przez to też może bardziej uniwersalna. Jest naprawdę świetna ta sukienka, zobaczcie, ona ma tutaj takie warstwy. Normalnie bawełniana halka z takim naszytym tiulem, który trzyma ją w ryzach, czyli jest taka troszeczkę na dole rozszerzona jakby pin-up. No i pokażę Wam się zaraz, jak będę się przechadzać, ale tutaj możecie zobaczyć, że ma takie wiązania też. One są tutaj przyszyte do ramionczek i ma bardzo szeroki pasek, który tak fajnie formuje talię. No i oczywiście, że jest rozkloszowana, tu jest marszczona, więc w ogóle bardzo, bardzo fajna na lato, nawet na jakąś letnią scenę piosenki może się taka sukienka przydać. I w ogóle jest bardzo, bardzo urocza. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, to teraz się Wam w niej zaprezentuję. Taka sukieneczka, jestem z niej mega zadowolona i też mam na sobie te buty, które kupiłam wtedy w Zaklikowie za 3 zł, skórzane, bardzo, bardzo mięciutkie sandałki, takie, one są takie w kolorze ekry, biel złamana i są przeurocze i w ogóle naprawdę są prześliczne, mają takie jakby listki i takie ażurowe dziureczki. Ja do tej sukienki już nie wkładam biżuterii, mam tylko bransoletkę, można by więcej tych bransoletek i fajną torebkę, ale ona jest na tyle statement piece, czyli jest na tyle taka rzucająca się w oczy, gra tu główną rolę, że tutaj nawet biżuteria by przeszkadzała, bo tu są i kwiaty, i jest ten taki krój bardzo, powiedzmy, widowiskowy i pasek, więc myślę, że tutaj biżuteria nie jest nam już potrzebna. No moi drodzy, ale teraz idziemy już do pasteli. No i przygotowałam trochę właśnie, jak mówiłam, zestawów. Pokażę Wam najpierw krótkie przebitki z poprzednich programów i podlinkuję Wam filmik ze stylówkami pastelowymi z poprzednich sezonów, które robiłam. A dla przypomnienia takie moje fajniejsze stylówki w pastelach, które... mogą się Wam przydać w tym sezonie. Moja jedwabna spódnica, taka właśnie ekry, zobaczcie. I tą spódnicę zostawiałam na przykład z taką miętową bluzką jedwabną, też właśnie pastelowe zestawienie, ten ekry z tą miętą. I to moim zdaniem to jest przepiękne zestawienie właśnie tych dwóch kolorów, jak takie lody waniliowo miętowe właśnie, albo waniliowo-pistacjowe. Coś takiego mi się kojarzy. Mam nadzieję, że się Wam to zestawienie podoba. Uwielbiam tą spódnicę w ogóle, ona jest przepiękna. Także to była jedna rzecz. Mam też taką sukienkę w pastelach, która jest w takie rozmyte kwiaty jakby. Ona rzeczywiście ma kwiaty, ale wygląda to jak takie rozmyte plamy.
plamy takiej akwareli jakby i ona jest w takich różowo-fioletowych odcieniach, a wiadomo, fiolet teraz święci triumfy w tym sezonie. To jest jedna z moich ulubionych sukienek, jest bardzo, bardzo wygodna, praktyczna, można ją nosić na wiele różnych okazji. Naprawdę bardzo ją lubię. Kolejna sukienka, którą też już widzieliście, nawet w tym sezonie, to jest taka jedwabna sukienka w kolorze takim morelkowym i w takie wzory boho właśnie. Widzieliście ją w stylizacjach boho, więc przebitka z tego programu. Też można ją zestawić z pastelową torebką i z pastelowymi bucikami i już będzie taki super pastelowy zestaw. Też jedna z moich absolutnie ulubionych sukienek na lato. Jest nie tylko wygodna, taka bezpretensjonalna, ma cudowny zestaw kolorów. Zakochana jestem w tym kolorze. I to jest też taki kolor, który będzie pasował do prawie każdego typu urody, bo i do jasnej blondynki, i do właściwie do brunetki też, do szatynki, do każdego, moim zdaniem do praktycznie każdego typu kolorystycznego taki zestaw kolorów pasuje. Także stylówek pastelowych u mnie było dużo, z takimi miętowymi spodniami też robiłam stylówki, może niektórzy z Was pamiętają na wiosnę. Zresztą ja z tymi miętowymi spodniami, takimi szerszymi, to już robiłam wiele stylówek, więc nie będę się powtarzać. No a teraz nowe stylówki. Oczywiście jeszcze Wam chcę tu pokazać stylówkę z tymi takimi różowo przecieranymi spodniami Copenhagen Luxe. No te spodnie też właśnie można pastelowo zestawiać właśnie z różowym czy z fioletowym kolorem, bo to jest taki trochę lila róż. Też mogą być naprawdę super zestawione i będę Wam pokazywać jeszcze te spodnie w programie o moim pakowaniu się na wyjazd, na wakacje. No i przechodzimy do całkiem nowych stylówek teraz. Zacznę od sukienki, potem będą spodenki krótkie. Kupiłam sukienkę, którą zobaczycie w holu za kilka dni, a pokazuję Wam ją dzisiaj i nie będę o niej za dużo opowiadać. Jest ona z bawełny, jest świetna, jest taka w fajnym stylu bardzo. Bardzo mi się podoba, taki styl ma przepiękny. Zobaczcie, jakie tu ma guziki. Jeszcze Wam będę wszystkie szczegóły potem pokazywać, także nie powtarzam się za bardzo. Natomiast zobaczcie tą sukieneczkę w zupełnie różowym zestawie, w takim full róż, można powiedzieć. No i tutaj oczywiście można i sandały, i jakieś płaskie buty, i właściwie wszystko. Ja tutaj chyba akurat do tej sukienki sneakery włożyłam, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam w stylówce, w takim kolorze właśnie perłowym różu, a to jest taki różowo-łososiowy lekko właśnie pastel. No i tutaj można też wiele, wiele możliwości do tej sukienki, słuchajcie, stworzyć. Można do niej zarzucić sweter taki, który niedawno też z Hola Warszawskiego za złotówkę miałam, taki bardzo fajny. Można do tego też kurtkę, jeans, kurtkę skórzaną, na przykład tą moją ombre. Naprawdę jest wiele możliwości, można ją też nosić z paskiem. Bardzo, bardzo podoba mi się styl tej sukienki, jej wykonanie i w ogóle naprawdę jest rewelacyjna. Także oglądajcie następny program, bo będę mówić szczegółowo, jaka to marka i jakie tam są parametry tej sukienki, opowiem coś o niej. Także to jest jedna moja stylówka właśnie z tą przepiękną, bardzo jasno pastelową sukieneczką. No i oczywiście tą sukienkę można też dobrać na przykład do koloru żółtego, właściwie do wszystkich kolorów pastelowych, bo te pastele się tak uzupełniają, że możemy sobie je łączyć i po prostu robić takie całe pastelowe zestawienie. Na przykład właśnie z żółtym kolorem też by super wyglądała. Mnie się właśnie by, myślę, że podobała właśnie z żółcią, bo tu fajnie żółć kontrastuje. Piszcie koniecznie, co sądzicie. Teraz idziemy do spodenek, które też są nowością i też zobaczycie szczegóły na ich temat w kolejnym filmiku, ale teraz pokazuję Wam po prostu takie bardzo jasno różowe, samodziałowe spodenki, shorty. Teraz wszystkie te tkane rzeczy są też bardzo, bardzo modne. I te spodenki dobrałam, czy je skontrastować i włożyć turkusowy top, na przykład taki top, jasny bardzo, turkusowy, i do tego czy sneakery, czy właśnie sandały, i sobie też możemy urozmaicać te spodenki różnymi wersjami kolorystycznymi, czy żółtym, czy właśnie takim miętowym, i to będzie ekstra superowo wyglądało według mnie. Nie wiem, jak się Wam to podoba, ale ja uwielbiam takie właśnie zestawienia tych jasnych pasteli ze sobą, bo to świetnie wygląda. Shorty te zestawiłam też na wierzch z białą lnianą koszulą, bo też
taka koszula, jako właśnie taka narzutka, bluza, super, moim zdaniem tego wygląda. No i oczywiście torba, jeżeli mamy jakieś tutaj mowę o dodatkach, to na przykład torba taka pleciona w wszystkich rodzajach pasteli, ona ma w sobie i róż, i łosoś, i taki turkusowy kolor, i trochę kremowego, także tutaj do wszystkich tych zestawów ta torba w zasadzie pasuje. No i na przykład właśnie do tego też, moim zdaniem, fajnie wygląda. Mnie się podoba. No i na przykład też do tego długiego swetra, bo to jest kontrast. Krótkie spodenki i ten sweter długi jako taki niemalże płaszczyk, bo nie będziemy go tu wiązać, tylko używać właśnie tak, gdyby nam było lekko zimno wieczorem, jako taką narzutkę. I też ten kolor różowy nam tu fajnie pasuje, bo spodenki są bardzo, bardzo jasnym różem. Mam podejrzenie, że ktoś te spodenki wyprał z kolorem i zrobiły się różowe, a wcześniej były białe. Ale bardzo mi się podoba ten odcień różowy. Jest taki bardzo, bardzo subtelny, pastelowy, różowy. Dobra, idziemy dalej. Teraz spodenki takie. Słuchajcie, to są spodenki, które mam już dwa sezony. New Look, rozmiar 8, czyli 36 bodajże, tak. I one są z wiskozy, mają krój takiej spódniczki, są bardzo urocze i uwielbiam taki kolor, bardzo piękny moim zdaniem kolor turkusu. Oczywiście możecie wybrać kuloty w takim kolorze, jeżeli Wam się ten kolor podoba, spódniczkę, dlaczego nie, spódniczkę taką tenisową albo rozkloszowaną, też by super wyglądało. Te spodenki to jest taki przykład bardziej kolorystyczny, bo oczywiście, że nie wszyscy noszą takie krótkie spodenki, albo nie wszyscy lubią spódnice, spodnie. Ja uwielbiam takie shorty w kroju spódniczek, bo one są bardzo takie bezpretensjonalne, bardzo wygodne, nie opinają, nie martwimy się, że nam gdzieś tutaj jakaś fałdka wyjdzie, albo będziemy widać nam jakieś niedoskonałości skóry. Po prostu one są takie bardzo luźne, super cienkie i też będę je brała na wakacje. Więc do tego kilka zestawów, między innymi z tą zieloną bluzką. I tutaj, słuchajcie, mamy, ja włożyłam akurat takie baleriny pod kolor, ale oczywiście każde sandały, nawet zupełnie neutralne buty też pasują, czy trampki, czy coś. I jeden zestaw jest z żółtym, żółty pasek pleciony ze skórki i żółty sweter jako dodatek. To jest bardzo cienki sweter też z wiskozy i on jest praktycznie nieodczuwalny, ale można właśnie coś takiego mieć na wypadek, czy sobie nawet go zawiązać na torebce, gdyby się nagle pogoda zmieniła, a jak to w Polsce, to się może zdarzyć. Albo właśnie na wieczór, kiedy już jest tak troszeczkę zimno, zwłaszcza w sierpniu, no to taki pastelowy sweterek. No i to ten zestaw z tym żółtym fajnie moim zdaniem wygląda. Też torebkę tutaj żółto-turkusową włożyłam w drugiej wersji, zobaczcie. Właśnie takie dodatki też dają smaczku, bo ta torebka jest taka trochę fikuśna, z kwiatem przyszytym. I zestawienie jak najbardziej pastelowe, fajnie moim zdaniem wygląda do tego. Jestem oczywiście bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te zestawy. Mnie ta kolorystyka zachwyca. No i kolejny zestaw jest znowu z różowym paskiem od Eskady, bo ten pasek będzie tu u mnie często występował teraz. Strasznie mi się podoba ten pasek vintage i, no i bardzo dużo do tych różowo właśnie takich kolorowych, pastelowych zestawień letnich będzie mi pasował. Koniecznie piszcie, co sądzicie. Moi drodzy, i teraz dwie stylówki, których zapomniałam, bo się śpieszyłam, bo wydawało mi się, że zaraz spadnie deszcz, bo się tak zaniosło murami. I teraz zobaczcie, moje oczywiście od Denis Claire przepiękne vintage bermudy błękitne z wiskozy. One mają z przodu takie rozcięcia. No i tutaj z paskiem z Eskady, z tymi holo sandałami i z różową bluzką oraz z kurtką ombre, tą skórzaną. I uważam, że fajna, bardzo fajna, luźna stylowa. No i wiadomo, bermudy są na topie. Ostatnio są całkowicie na topie i wyglądają do tego rewelacyjnie. No i druga wersja jest z żakietem błękitnym, tym moim vintage, oversize'owym, który do tych bermudów po prostu wygląda bosko według mnie. Czyli teraz tym razem błękit. Błękit, który święcił triumfy dwa sezony temu i trzy sezony temu, ale nadal jak najbardziej wygląda po prostu pięknie. No i sukienka z jedwabiu i bawełny. Taka pastelowa, biało-różowa, bardzo jaśniutka, do snikerów. I do tego
I do tego sweterka właśnie długiego, który też jest właśnie z jedwabiu i bawełny, czy też z jedwabiu i wiskozy, tutaj z paskiem, później z rozwiązanym paskiem, czyli jako taka bardziej narzutka. No i oczywiście, że taki pudrowy róż wygląda rewelacyjnie do kremowego, do właśnie takiego jasnego, pastelowego beżu. Jak o mnie chodzi, to jest tyle stylówek na dzisiaj, bo pokazywałam Wam trochę starych, trochę nowych. Zachęcam Was do fioletowego koloru, chociaż nie każdemu jest z nim dobrze, ale odpowiednio zestawiony z innymi pastelami będzie super wyglądał, tak jak ta moja sukienka, która tu jest zestawiona z takim właśnie morelowym różem i ślicznie wygląda to zestawienie, ale na przykład z bielą, tak samo z takim turkusem też by fajnie to wyglądało. Także eksperymentujcie z pastelami na lato, bo pastele są najlepsze na lato. Nie muszę tego reklamować, bo wszyscy to wiedzą. Jeśli w ogóle lubicie jasne kolory, to warto zestawiać ze sobą pastele, bo tworzymy przepiękne takie zestawy właśnie w kolorze lodów, jak ja to nazywam. Dobra, kochani, teraz jeszcze coś powiem, bo dodatkiem będzie dzisiaj moja przemowa do jednej z widzek, która napisała pytanie, którego nie zdążyłam, po prostu niechcący, przepraszam bardzo, przeoczyłam to pytanie w ferworze nagrywania, ale w każdym razie pytanie dotyczyło, jak udaje mi się zachować pogodę ducha, jakiś taki optymizm i mieć tyle energii, skąd to się bierze u mnie. Kochani, to jest ciężkie pytanie. Mam taki charakter, to jest jedno. Jak chodzi o tą energię, to zacznę od tego, bo wydaje mi się, że to jest coś, co mam ze swojej rodziny, szczególnie po mojej mamie, bo jednak jest coś takiego, że nawet nie wiem, czy to jest kwestia genetyki, bo być może genetyka nie ma z tym nic wspólnego. Czerpiemy jednak takie wzorce zachowań, w pewien sposób też charakter od swoich przodków, obserwując swoich rodziców, nawet wydaje mi się, że dzieci podświadomie załapują pewne wzorce zachowań. Moja mama jest osobą niesamowicie energetyczną, bardzo pracowitą i ona też cały czas coś robi, zawsze coś się dzieje. Nawet powiedziałabym, że czasem za dużo, podobnie jak ja, jest bardzo ruchliwa, więc po prostu ta energia prawdopodobnie jest to coś, co zaczerpnęłam od niej, a że jest to przydatna cecha, bo naprawdę można dużo zrobić w życiu dzięki temu, to sobie to chwalę. Myślę, że to jest bardzo pozytywna cecha. Czasem warto wtedy się, jak się ma taką cechę, warto się uczyć relaksować, bo ja mam problem na przykład z odpoczynkiem. Oczywiście odpoczywam, ale muszę się uczyć trochę, jak się relaksować, żeby nie być cały czas zajętą i cały czas coś robić, bo to jest troszkę takie ADHD, trochę taki ten nadmiar energii też może przysparzać problemów, szczerze mówiąc. Także całe życie człowiek się uczy, ja się uczę teraz odpoczywać i to konstruktywnie odpoczywać tak, żeby to było korzystne dla mnie, a nie tylko takie lenienie się i tracenie czasu, ale też w taki sposób, żeby to było dla mojej duszy i ciała pozytywne. Także z tą energią to tak właśnie wygląda. I też mam bardzo dużo pomysłów zawsze i po prostu tą energię wykorzystuję, bo cały czas w głowie mi się pojawiają jakieś nowe pomysły, czy to jakieś tam kreatywne, czy w szkole na działania, czy jakieś nowe piosenki, przedstawienia i programy. Także jest tam cały czas jakieś trybiki tam działają. Po prostu jestem tak nastawiona od dziecka na taką kreatywną pracę i cały czas coś tam się dzieje i muszę to realizować. Taka misja. No a jak chodzi o takie pozytywne nastawienie, czy uśmiech, czy optymizm, no to miło mi, że jestem tak postrzegana. Bardzo dziękuję za taki odbiór. I jest to chyba kwestia mojej filozofii życiowej tym razem. To już raczej są takie głębsze przemyślenia i oczywiście też spotykało mnie różne rzeczy w życiu i to nie jest tak, że miałam wszystko usłane różami i tylko dlatego jestem taka wesoła, czy tam pozytywna, optymistyczna. Absolutnie tak nie jest. Jeśli ktoś tak myślał, to demontuję to. Ale po prostu ja uważam, że każdy człowiek kuje swój los, jest kowalem swojego losu, czyli jeżeli zdarza mi się coś negatywnego, a zdarzało się, to nie obwiniam innych o to, tylko dochodzę do
źródła problemu, dlaczego tak się stało, dlaczego, oczywiście nie zawsze jest nasza wina, czasem nie mamy na to wpływu, ale czasami sprowadzamy swoim sposobem bycia, czy nawet myśleniem swoim na jakieś rzeczy na siebie negatywne. No i uważam, że po prostu człowiek musi, nie musi, to jest złe słowo, nie ma takiego słowa jak musi. Człowiek dobrze jest, jak przejmie odpowiedzialność za swoje myśli, za swoje czyny i za to, jak żyje, bo my naszym sposobem myślenia tworzymy tą rzeczywistość, w której jesteśmy. Nie mamy wpływu na cały świat, ale można mieć duży wpływ, bo jak wiecie, były jednostki na świecie, które miały ogromny wpływ na globalnie, więc trzeba w ten sposób myśleć, że mamy wpływ i że warto mieć ten dobry wpływ. Więc po pierwsze na siebie, że jak myślę dobrze, że jak mam nadzieję na przyszłość, jak planuję pozytywne działania, to po prostu tworzę coś dobrego dla siebie i dla innych. No i to jest też moja druga zasada, że jeśli coś robię, jeśli coś planuję, to zawsze mam założenie, że musi to być dobre zarówno dla mnie, jak i dla innych. Czyli to nie jest takie egoistyczne działanie, że tylko dla siebie, ale zawsze zakładam, że nie ma to szkodzić ani światu, ani ludziom. Także to jest moje założenie i myślę, że to też wpływa na to, że czuję się ok ze sobą, mam czyste sumienie i po prostu dlatego jestem w dobrym nastroju. Wiem, że staram się robić dobre rzeczy dla siebie i innych i to też daje człowiekowi takie poczucie szczęścia gdzieś tam, myślę. Myślę, że właśnie to jest to, że takie poczucie szczęścia, takiej może trochę jakiejś niewinności, która też gdzieś promieniuje z nas. Także warto, myślę, mieć taką filozofię życiową i wtedy też łatwiej nasze jakieś klęski, niepowodzenia czy nieszczęścia przekuć w coś dobrego albo po prostu mieć do nich też trochę dystansu, że wiadomo, to się wszystkim zdarza. Wszystkim. No i chyba to jest wszystko, co miałam do powiedzenia na ten temat. Może bym więcej powiedziała, ale już nie będziemy się nad tym więcej rozwodzić. Kochani, zapraszam Was na kolejne filmiki holumpeksowe, gdzie oczywiście nie tylko te rzeczy, które tu dziś były, będą. Będzie więcej rzeczy. Następny filmik to będzie super filmik z rozdaniem, z zapowiedzią rozdania jedwabiu, więc już też Was bardzo zapraszam. Kolejny filmik to będzie mały haul i pakujemy się, pakowanie walizki, pokażę Wam, co biorę na wakacje i potem będzie mała przerwa w programach, bo będę na wakacjach i będę też dla Was kręciła jakieś super relacje z Hiszpanii, także zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze raz proszę, zasubskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie, buziaki.